Witam, przedstawiam rower Orbeoise H30 w rozmiarze L z 2021 roku. Oizy występują w dwóch odmianach: H z ramą aluminiową i 30 jest z nich najtańsza oraz M, w których ramy są z karbonu. H30 poza korbą wyposażona jest w pełny 12-biegowy osprzęt Shimano Deore 6100, zawieszenie Foxa jest blokowane przez specjalną monetkę Squidlock, a rower toczy się na zwijanych oponach Maxi Saikon. Większość pozostałych części obrandowana jest przez podmarkę Orbei OC1. Rower w takiej konfiguracji bez regulowanej sztycy waży grubo ponad 14 kg, ale za to jest bardzo dobrą opcją do dalszych modyfikacji. Za moją namową właściciel nie oszczędzał się w pracy, aby zarobić na nowe części i dzięki temu rower wygląda teraz tak. Napęd to chyba najlepsza mieszanka przyrzutki, kasety i łańcucha XT8100 oraz korby i manetki SLX. Hamulców nie ruszałem, bo są w zupełności wystarczające. Za to za wyższy komfort jazdy odpowiada kierownica Pro FSR wykonana z aluminium 2014 o wzniosie 40 mm. Opony to najlżejsza wyścigowa wersja Mescali TLR o szerokości 2,25, natomiast zwykłą sztywną sztycę Zuma zastąpiłem regulowanym bajkiołkiem Revive 2.0 o skoku 185 mm i dodałem siodełko Specialized Bridge Comp. Ciężkie koła na piastach Shimano 410 z łożyskami maszynowymi ustąpiły miejsca lekkim i sztywnym, składanym na zamówienie, kołom DT. Na super uszczelnionych i niezawodnych piastach 350 z 36-ząbkowym ratchetem i spawanym obręczom XM421. Oiza wyposażyłem również w licznik Sigma 1616 STS oraz bardzo lekką i dobrze widoczną lampkę tylną Maktronic Redline. Za odpowiednie trzymanie buta i zachowanie najlepszego stosunku wagi do wytrzymałości odpowiadają kompozytowe pedały OneUp. Jeśli chcesz bardziej szczegółowo poznać te części, to zapraszam na moje wcześniejsze filmy, do których linki znajdziesz w prawym górnym rogu i opisie. Oiz to bardzo fajny rower do wyścigów XC i lekkiego trailu. Ma super przyspieszenie, a jednocześnie zawieszenie 120x120 daje mu całkiem niezłe możliwości terenowe. Po moich zmianach rower z systemem bezdętkowym waży 12,9 kg, a swoją specyfikacją przebija wersję H10TR, od której po sprzedaży starych części i tak jest tańszy. Więc jeśli lubisz dłubać przy rowerze i szukać okazji w sieci, to polecam kupienie H10 i ulepszenie jej w taki sposób, jaki Ci się najbardziej podoba. Dzięki za obejrzenie, jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało w komentarzach, a jeśli filmik Ci się podobał, zapraszam do zostawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!